Witam Was bardzo serdecznie w odcinku poświęconym omówieniu rocznej sprzedaży w 2020 roku light novelek w Japonii. Tym razem sam, ale mam nadzieję, że nadal będzie się Wam miło słuchało mojej pogawędki dotyczącej właśnie light novelek, o których, jeżeli śledzicie dłużej kanał, to wiecie, że ja z nimi większej styczności niestety lub stety nie mam, natomiast jest szansa, że już w następnym, w półrocznym omówieniu uda mi się coś troszeczkę chociaż zahaczyć o tą tematykę związaną z mangą i anime, gdyż często light novelki, zwłaszcza w tym 2021, dostałem jakieś adaptacje, nie tyle już mangowe, ale właśnie jeżeli chodzi o anime. I tych zapowiedzi jest sporo, ale także po prostu już w 2021 roku mamy sporo takich serii po prostu w sezonie, które są na bazie light novelek i mam wrażenie, że ten trend jest wzrastający, dlatego też myślę, że warto by sięgnąć po to właśnie medium, pomimo że wcześniej nie miałem dobrych skojarzeń. Ale też jeżeli oglądaliście podsumowanie poprzedniego roku na moim kanale, to tam też w jakimś stopniu napominałem, że mam zamiar sobie coś spróbować z tymi light novelkami, z tego względu, że na półeczce mam pierwszy tom ReZero oraz Zerowej Marii, które leżą i nie są przeczytane, tak troszeczkę smutno, oraz Na skraju jutra, który w zasadzie w tamtym roku sobie jakoś zakupiłem, jakoś udało mi się dorwać i jest to seria Unity Skill, jeżeli nie znacie polskiej nazwy. Jest też film hollywoodzki, który mi się podobał, z Tomem Cruise'em, natomiast chciałbym po light novelkę sięgnąć, po mangę też czytałem, wydaną przez JPF w Polsce. Bardzo mi się obydwa te adaptacje podobały, zobaczymy jak mi pójdzie z light novelką. Ale szczerze powiedziawszy, to nie do tych tytułów, które mam już na półce, mam tutaj swoją fizyczną formę, które miałem już wcześniej, a przymierzam się i staram się nastawić przynajmniej, gdyż zawsze się odbijam od tych light novelek przez prostotę języka, ale mam w planach zajrzeć sobie do Grimgara, gdyż od paru dni jakoś tak mnie nosi i mam wielkie, bardzo dobre wspomnienia odnośnie tego tytułu u mnie, jeżeli chodzi o animację i uważam, że jest to jeden z cudowniejszych isekai, dlatego też mam nadzieję, że się uda. Może jeszcze coś więcej zahaczy niż ten Grimgar i może jeszcze półeczkowe tytuły, ale to jeszcze zobaczymy. Na pewno się tym podzielę na blogu, do którego zachęcam do obserwowania, lajkowania, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a link w opisie. Albo też po prostu w jakimś materiale, czy właśnie w półrocznym omówieniu, które mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze lepiej niż to ma teraz miejsce. Ale trochę przydługi wstęp, dlatego przejdźmy już do omawiania jakby topki sprzedaży. Mamy tylko 5 pozycji, gdyż więcej nie udało mi się znaleźć. Mam wrażenie, że w tym roku tylko 5 tytułów zostało wyróżnionych. No ale no, przejdźmy właśnie do tego omawiania. Na 5. miejscu mamy Kusurie no Hitori Goto, która przekroczyła barierę 500 000. 500 000 w zasadzie 527 950 sprzedanych tytułów. Już gubię swój język, przepraszam. Tomików fizycznych. Widać, że tutaj ostatni tom, gdyż zakładam, że zawsze tutaj są pokazane w ramach, kiedy się ukazuje właśnie ten ranking na chwilę obecną, ile tomu wyszło. Wyszło ich 9. Jest to tytuł mało znany z tego względu, że nie ma adaptacji anime, co jest dziwne, że aż taką dobrą sprzedaż ma, pomimo tego, że właśnie nie ma anime, które często podbijają tą sprzedaż, o czym na pewno dalej później, w późniejszych tytułach więcej coś powiem. Natomiast jest to tytuł, który pojawi się w Polsce, nie w formie light novelki, co mnie trochę smuci, natomiast mangi zostały zapowiedziane, to zapewne też w innym materiale coś więcej o tym tytule powiem, ale ogólnie rzecz biorąc jest to o dziewczynie, która w jakiś sposób z rodziny lekarskiej, która trafiła na dwór cesarski. Nie jestem do końca pewien z jakiego kraju i okresu pochodzi,
ale słyszałem, że patrząc po opiniach ludzi w internecie, że jest to bardzo zachwalany tytuł. To też trochę dziwne, że nie dostał jeszcze adaptacji w formie anime i prędzej się pojawiła manga w Polsce, to też zadziwia. Natomiast myślę, że to kwestia czasu, że kiedy się w końcu dostanie adaptację. Jednak 500 000 sprzedanych kopii po prostu w ciągu roku, no to jest duże osiągnięcie, tym bardziej, że jak spojrzymy sobie na kolejne tytuły, które wyżej się w rankingu plasują, to są to duże franczyzy, a jakby ta sprzedaż nie jest dużo, dużo niższa. Że o tym tytule po prostu w innym materiale więcej powiem, jak i samej fabule przy okazji Manga News, to jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć ode mnie, to w innym materiale. Ale no, zaskoczenie z tego względu głównie, że właśnie nie ma tutaj żadnej adaptacji anime. Na czwartym miejscu Sword Art Online, 24 tomy, 564 tysiące sprzedane kopie, czyli jak widzicie nie jest to duża różnica, jakieś 37 tysięcy kopii, także wow. Sword Art Online, które ma swoich sporo adaptacji, do których ja niekoniecznie pałam ciepłym uczuciem i które często o nich mówię, a nawet bardzo negatywnie, szczególnie jeżeli chodzi o ostatni sezon alicyzacji, który kompletnie mi nie przypadł do gustu i co tam się działo, to dla mnie była po prostu tragedia. Myślałem, wprowadziłem się, jak i niektóre osoby w błąd, że to kończy już Sword Art Online przygody Kirito, jak się okazuje nie, bo zostały jeszcze jakieś arki, które nie zostały zaadaptowane. Ale mi się zdaje, że jest szansa, że w ogóle nie zostaną zaadaptowane przez to, co zapowiedziano, czyli jakby pójście od nowa całą serią, jednakże tym razem bardziej się skupienie na to, co się działo w międzyczasie i rozwinięciu postaci Kirito, jak i Asuny, co może być w jakiś sposób ciekawe, gdyż sporo nam poucinano, nie oszukujmy się, w tej pierwszej serii. Te skipy czasowe, ja takich zabiegów nie lubię, głównie ze względu na to, jak często one były prowadzone w tym Sword Art Online. Dlatego zapewne sięgnę po adaptację anime, ale zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Może będzie tragiczne, chociaż szczerze powiedziawszy wątpię. Bo jeżeli chodzi o kwestie wizualne, to Sword Art Online animacja zawsze trzymała poziom. Light novelka akurat Sword Art Online nie znajduje się w Polsce, także jeżeli czytacie, czy macie ochotę, no to można zdobyć w polskiej wersji. Trzecie miejsce. Mam Slime'a, co to mnie troszeczkę, szczerze powiedziawszy, zaskoczyło, gdyż ten tytuł na chwilę obecną, gdy oglądam drugi sezon, to jakoś mnie nie porywa. I mam wrażenie, że ten poziom po pierwszym sezonie, a raczej po trzech czwartych pierwszego sezonu, gdyż to później co działo się w Akademii, też dla mnie było troszeczkę nudnawe, to ten drugi sezon po prostu jest taki średni mocno i też dziwi mnie, że to aż 600 tysięcy sprzedanych kopii Slime ma. 17 tomów, na pewno, z całą pewnością tutaj dużą rolę odgrywają właśnie adaptacje, które napędzają tą sprzedaż i wątpię, żeby ona była aż tak wysoką. Myślę, że pojawiłyby się tutaj jakieś inne tytuły, gdyby właśnie nie te adaptacje w formie anime. Ale o samym Slime'ie myślę, że tyle wystarczy. Na drugim miejscu mamy ReZero, 732 tysiące sprzedanych kopii, 24 tomy już. Z tego co pamiętam, chyba 6 arków w sumie jest. Obecnie wychodzi drugi part drugiego sezonu ReZero, które na drugi sezon czekaliśmy chyba prawie 5 lat, czy coś w tym rodzaju. I ReZero ja coraz bardziej ubóstwiam pod tym względem, że uważam, że drugi sezon jest lepszy od pierwszego, natomiast drugi part jeszcze jest lepszy od tego pierwszego, drugiego sezonu partu pierwszego. Trochę namąciłem, ale że te wydarzenia, jak i wszystko co nowe odkrywamy, jaki rozwój bohaterów, to co przeżywają, nawet jak Subaru umiera, to wszystko jest na coraz wyższym poziomie. Nie wyobrażam sobie, żeby to było ciągnięte przez cały czas, żeby ten poziom cały czas był podnoszony, ale na chwilę obecną to wygląda po prostu cudownie. Wszystko tam jest połączone jakby od samego początku. Autor, czyli Tappei, miał w głowie cały plan, jak ta seria ma iść do przodu i jak ma się zakończyć. Mam nadzieję, że tak jest i że dostaniemy
kiedyś może całą adaptację, całe anime, które zekranizuje wszystkie light novelki, które jeszcze trochę będą wychodziły, a może uda mi się nadrobić i będąc do przodu troszeczkę z light novelkami zamiast animacją. Zobaczymy, zobaczymy, to co przyszłość pokaże. Ale to, w jaki sposób, jak mówiłem, jest wszystko nakręcone, żeby inaczej tego nie powiedzieć, połączone między sobą i wszystkie wątki odnoszące się do przeszłości, do przyszłości, do teraźniejszości, jak to jest mieszane i z każdym odcinkiem przychodzą kolejne pytania i tych odpowiedzi, one też się pojawiają, ale tych pytań jest dużo więcej. Jeżeli mamy jakiś wątek, jest jedno, odpowiedź na jakieś pytanie, zamyka, zdawało się, że zamyka jakiś rozdział, jakiś po prostu wątek, który się raz powtarzam, to okazuje się, że jednak tak nie jest. Albo, że nie tyle się rozgałęzia ten jeden wątek na trzy kolejne, co pojawiają się inne wątki równoległe do tego, jakoś powiązane i to wygląda naprawdę cudownie. Myślę, że na spokojnie ten drugi part drugiego sezonu ReZero będzie jedną z lepszych, jeżeli nie najlepszą serią, pomimo SNK i innych świetnych tytułów jak BioYayo czy Mao Tensei. No nieważne. To są takie tytuły i myślę, że ReZero ma szansę naprawdę na uzyskanie wysokiej lokaty, jeżeli tak jak powiedziałem, nie pierwszej właśnie w tym 2021, co mnie niezmiernie cieszy, gdyż po prostu rozpływam się oglądając każdy odcinek i może przyszła właśnie pora na to, żeby się zabrać za ten pierwowzór, który ponoć jest jeszcze lepszy i ukazuje dużo więcej od animacji, która, no nie oszukujmy się, jeżeli adaptuje się książkę, to nie tylko jeżeli chodzi o anime, to też wychodzi w filmach, tam wiele rzeczy jest poucinanych ze względu na to, że no wszystkiego nie da się tak dokładnie opisać i przekazać i niektóre wątki muszą być troszeczkę poucinane. A tym trzecim, czwartym tytułem w zasadzie w sezonie zimowym, który tak zachwyca, to jest Mushoku Tensei, przepraszam za drobne zawieszenie. Na pierwszym miejscu co mamy? No, mamy Kimetsu no Yaiba, no. Mamy nowelki Kimetsu no Yaiba, które wychodziły chyba trzy. Później jeszcze przejdziemy do indywidualnej sprzedaży tomików. No ale co tu mówić o Kimetsu no Yaiba? W zasadzie to jest ponad 2 miliony różnicy między pierwszym a drugim miejscem. Po prostu Kimetsu jest fenomenem na skalę japońską, ale myślę, że światowo luźno można by też to uznać. I to, jaki sukces, o którym mówiłem też z Kugarden Tykilon w omówieniu mangowym, to jakie wyniki robi i jaką cieszy się popularnością, jaką sympatią ten tytuł, to jest po prostu niepojęte. To jest po prostu fenomen XXI wieku. Może lada moment się pojawi jakiś inny, tak genialnie zaprojektowany pod sprzedaż tytuł, jak Kimetsu no Yaiba. Jujutsu no Kaisen próbuje, i co myślę, że będzie można sporo poruszyć na temat sprzedażowych wyników półrocza. I będzie to dobrze, bardzo rezonowało z tym, jak wielki Kimetsu no Yaiba osiągnął sukces, ale to jest troszeczkę wybieganie w przyszłość i myślę, że w przeciągu jakichś kilku lat na pewno nie pojawi się nic takiego, co aż tak bardzo zrewolucjonizuje rynek mangi, anime, light novelki, jak widać też, bo po prostu masakra sprzedażowa i tutaj więcej chyba nie ma co o tym powiedzieć. Ale przejdźmy do indywidualnej sprzedaży tomików. Mamy tutaj 8 lokat, jeżeli o taka różnica, że tak powiem. Mieliśmy tytułów 5, a tutaj mamy 8 tych samych tomików. Na 8 miejscu jest tytuł, który też jakby kompletnie odbiega od tego, co jakieś występują jakieś adaptacje, które może są tytuły szersze i publice znane, a tutaj najwyraźniej tylko w Japonii, może w jakichś niektórych tylko krajach. Jest to
Watashi no Shaisa, dobra, nie czytam, Watashi, Kekkon. Jest to tytuł, który opowiada o dziewczynie głównej, która jest niechciana przez rodzinę, jest dużo gorsza od siostry, często porównywana do niej, nie posiadająca, tak jak ona, mocy psionicznych. Co warto tutaj wspomnieć, jest to tytuł, który jest z gatunku dramatu, romansu i supernaturalny, co jakby jest, myślę, że, dobra, już chciałem powiedzieć, że w light novelkach rzadkością, ale to bzdura byłoby kompletna. Natomiast jest to tytuł, który także jak ten poprzedni z piątego miejsca, o którym mówiliśmy, po prostu Kusuriya, jest oderwany od rzeczywistości adaptacyjnej i pojawia się tu w zasadzie tak znikąd, zdobywając 182 tysiące sprzedanych kopii, prawie 183, i muszę przyznać, że chyba to jest najładniejsza okładka. Jeżeli spojrzycie na chwilę, to widzicie te piękno kolorów, kwiatów, to po prostu bardzo ładnie jest skomponowane. Jest to tytuł właśnie, jak mówiłem, o niechcianej córce, czy też nie mogącej odnaleźć się w ogóle w świecie bohaterce, która dzięki poznaniu mężczyzny, czy też ożenieniu się, w jakiś sposób wychodzi na prostą pod tym względem, że jest w stanie znaleźć się w tym świecie, który ją w zasadzie odrzucił. Tyle udało mi się jakby mniej więcej na szybko dowiedzieć o tym tytule. No nie czytałem, tak jak innych tytułów tutaj nie czytałem, ale tutaj nie ma żadnej adaptacji mangowej. Możliwe, że mangowa jest, się zapędzam za bardzo, animacyjnej, którą mógłbym sobie sprawdzić i coś więcej na ten temat powiedzieć. Jeżeli znacie tytuł albo jakikolwiek inny, to możecie się wypowiedzieć w komentarzu, chętnie przeczytam, bo ja jestem w light novelkach, tak jak mówię, zielony kompletnie. Także chętnie poczytam, co macie na ten temat do powiedzenia. Na siódmym miejscu różnica w zasadzie 1000 sprzedanych kopii jest Oregairu, które zakończyło się, jeżeli chodzi o light novelkę oraz animację. I to zakończenie, jako nie jestem pewien, czy w light novelce było takie samo jak w animacji, gdyż czasami autorzy kuszą się o coś takiego, żeby zmieniać zakończenia. Natomiast jeżeli chodzi o Oregairu, to w animacji, ja się troszeczkę zawiodłem tym trzecim sezonem, uważam, że mogłoby być spokojnie 4 sezony, ale tutaj chyba była wielka potrzeba, żeby zakończyć już po prostu to trylogią w jakiś sposób, ten tytuł. Natomiast na pewno light novelka tym, że się zakończyła, chociaż nie wiem dokładnie kiedy, ale samo to, że animacja, kolejny trzeci sezon powstał po paru latach od drugiego, jest jakimś motorem napędowym do tej sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o same zakończenie w animacji, to ja uważam, że było takie sobie, było bardzo bezpiecznym zagraniem, nie próbującym obierać żadnej ze stron jakoś bardziej, żeby, mam wrażenie, że łagodnie tutaj wszystko poprowadzono, żeby nie urazić nikogo, żadnego fana, żadnej z dziewczynek, żeby tutaj pozostawić wiele niedopowiedzianych kwestii, co jest w pewnych momentach, w pewnych tytułach bardzo spoko opcją, jednakże uważam, że w Oregairu ten tytuł zasłużył na coś bardziej konkretnego po prostu. Na szóstym miejscu mamy Sword Art Online, 23 tom. Jeżeli tutaj się nie mylę, jest zaznaczony. Tak, nawet tu jest napisane, że z Anti-Ring 2, tom 23, 191 tysięcy sprzedanych kopii. Sword Art Online po prostu. To jest jeden z tych arków, które nie dostały jeszcze adaptacji. Mam nadzieję, że nie dostaną, bo sobie obiecałem, że już nie będę oglądał tego tytułu, ale jest coś uzależniającego w tym tytule, po prostu w Sao, i pomimo, że bardzo mnie boli oglądanie z odcinka na odcinek, jak bardzo głównie Kirito ma, jest niemożliwie przepotężny i wszystko mu w zasadzie wychodzi, i ogólnie jak bardzo to się kręci wokół niego i po prostu jakoś nie przepadam za tym tytułem, ale jakoś zawsze kolejne sezony
ciągnąłem, oglądałem, zawsze było takie z tyłu głowy, nawet nie z tyłu głowy, jakieś głosy w internecie, jakieś, zdawałoby się, od zaufanych osób, teraz będzie super Sword Art Online. Zawsze się okazywało, że no może troszeczkę jest lepiej, ale może nie, jednak zawsze wyniosłość wychodziła ponad to, co miało naprawdę miejsce. Na piątym miejscu mamy Kimetsu no Yaiba, nowelkę, która 197 tysięcy, także tu jest znowu mała różnica, jeżeli chodzi o te tomikowe sprzedaże, tomikowe, osobne tomiki sprzedaży. Póki co nie ma takich różnic wielkich. Jest to, jeżeli się nie mylę, po prostu ekranizacja. Jest to po prostu adaptacja w jakiś sposób arku związanego z pociągiem, który miał swój film, który okazał, jak mówiłem wcześniej, fenomenem i najlepsza sprzedaż w ogóle w Japonii od zawsze. I dochód, jaki tam był, to też jakiś monstrualny. I po prostu, no, tak mi się zdaje, że jeżeli nie, to mnie poprawcie w komentarzach. W ogóle tutaj ciekawe, że jakby nie wiem, czy tutaj chodzi o to, że tak, że jakby skrypt był pisany przez UFO Table? To też dziwne troszeczkę, szczerze powiedziawszy. Chociaż tak ciężko powiedzieć do końca, co by to miało oznaczać w kontekście nowelki. Może w jakiś sposób posiłkowano się tym, co stworzono, jakoś napisano w filmie. No nieważne. Czwarte miejsce, Overlord, 14 w sumie tomików, 228 tysięcy sprzedanych kopii. Overlord już dawno nie dostał kolejnej adaptacji anime. Skończono na trzecim sezonie. Może po tym, co miał na początku miejsce w drugim sezonie, czyli o tych jaszczurkach, to może i lepiej. Natomiast Overlord, ja nigdy nie uważałem, że ten tytuł jest jakiś fenomenalnie dobry. Przynajmniej jeżeli chodzi o animację, gdyż tylko tym się mogę posiłkować i o tym wam mówić. Natomiast widać, że się dobrze sprzedaje. Pomimo, że już jest 14 tomów, to dalej wysoko się plasuje w ciągu roku. Także może kiedyś dostaniemy czwarty sezon, a z tego co wiem, to tam strasznie zraszowano i poucinano wiele wątków, jeżeli chodzi o ten głównie trzecim sezonem i po prostu troszeczkę materiału źródłowego by zabrakło na kolejny sezon. Dlatego zgaduję, że lepiej już tutaj w porównaniu do innych tytułów bardziej sięgnąć po light novelkę Overlorda, którą swoją drogą jest wydawana w Polsce, także dostęp nie powinien być mieć... z dostępem do tego nie powinno być większego problemu. No Overlord po prostu. Dalej mamy trzecie, drugie i w zasadzie pierwsze miejsce, bo można to podsumować razem, są to po prostu Kimetsu no Yaiba. I tego można było się spodziewać, patrząc na to, ile osiągnęło, że ponad 2 miliony sprzedanych kopii. Prawie w zasadzie dobijające do 3 milionów. Natomiast no, to i tak robi spore wrażenie, że na piątym miejscu jest po prostu 200 tysięcy, na trzecim 600, na drugim 900 i na pierwszym również 900 tysięcy sprzedanych kopii. Ciekawe są jakby tutaj ilustracje, okładki. Takie, powiedziałbym, że do tego drugiego, do czołu, drugiego miejsca dosyć basic. Natomiast ta pierwsza jest dość ciekawa, na pierwszy Rihanna. Wydaje się jakby po timeskipie przedstawiona bohaterów jako dorosłych i tych, co dzieją się w tym tytule. Kimetsu no Yaiba, no po prostu fenomen wielki i tyle. Więcej myślę o tym tytule nie ma co mówić, gdyż zgaduję, że wszyscy po prostu, jeżeli nawet nie oglądali, czytali, czy nie wiem, słuchali, to i tak każdy coś o tym tytule słyszał i wie, jak bardzo on jest popularny po prostu. I to widać nawet po tych light novelkach i ich sprzedaży. No prawie nie prawie milion, ale ponad 900 tysięcy sprzedanych kopii, po prostu jedna light novelka, no to jest jeden tomik light novelki, to jest spore osiągnięcie nawet na tym rynku japońskim, gdzie te light novelki, tak jak mówiłem, coraz większą popularnością się cieszą i myślę, że w przyszłych, może nawet w 2021 zobaczymy tutaj spory wzrost tych liczb, tych sprzedanych kopii, niekoniecznie tytułów, które są w jakiś sposób nowe.
Ale myślę, że chyba to wszystko ode mnie. Jeżeli się podobał materiał, to zapraszam do komentowania i subskrybowania, jak i lajkowania tego materiału. Troszeczkę krótszy, bez żadnych gości, ale myślę, że na półroczny, na półroczną, półroczne omawianie sprzedaży kogoś się tutaj ogarnie, którym może wykazałby się dużo większą wiedzą albo jakąkolwiek w porównaniu do tego, co ja tutaj reprezentuję. Ale jeżeli, tak jak mówiłem, dotrwaliście do końca, to bardzo dziękuję i z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w innych materiałach. Cześć!